imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dzisiaj w Australii obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. To jedno z ważniejszych świąt kościelnych, jednocześnie okazja do zamanifestowania naszej wiary w realną obecność Jezusa pod postacią chleba. Wielbimy Go w tej Eucharystii, w sposób szczególny dzisiaj. Połączmy w naszą modlitwę, naszą wspólnotę, która odcięta od Kościoła nie może uczestniczyć realnie w tej liturgii. Prośmy za nasze dzieci i młodzież, by pozostały wierne Chrystusowi. Powierzmy Bogu wszystkich dotkniętych ofiarą pandemii i prośmy o wyzwolenie świata z pandemii. Prośmy także za naszych zmarłych, tych zwłaszcza, którzy oczekują naszej modlitwy, aby Pan dał im udział w życiu wiecznym. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej Chrystusowej ofierze, oczyśćmy nasze serca serdecznym żalem z wszelkiego zła, z wszelkich grzechów, zaniedbań, braku miłości, wszystkiego, co nas od Boga oddala i co nas dzieli, byśmy mogli godnie sprawować te tajemnice Chrystusowej mszy świętej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, o wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym. Módlmy się. Bo
Boże, Ty w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki. Daj nam taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twojej, abyśmy nieustannie doznawali owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz wrócił z góry i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego zlecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa Pana. Nazajutrz, wcześnie rano, zbudował ołtarz u stóp góry i postawił 12 stel, stosownie do liczby 12 pokoleń Izraela. Potem polecił młodzieńcom, synów Izraela, złożyć ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wylał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął Księgę Przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli: wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów. Oto Słowo Boże. Zniosłem w imię Pana kielich zbawienia. Zniosłem w imię Pana. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wieślad dawszył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Kielich zbawienia zniosę w imię Pana. Cena jest w oczach Pana, śmierć Jego świętych. Jam sługa Twój, syn Twej służebnicy, Ty rozerwałeś mojej kajdany. Kielich zbawienia zniosę w imię Pana. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię mnie służby dla Pana przez całym Jego ludem. Kielich zbawienia zniosę w imię Pana. Krew Chrystusa oczyszcza nasze sumienia. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, Chrystus zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych przez wyższy i doskonalszy i nie ręką, to jest nie na tym świecie uczyniony przybytek, ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew
wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, zdobywszy wieczne odkupienie. Jeśli bowiem krew kozłów, cielców oraz popiołu z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała, to o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu. I dlatego jest pośrednikiem nowego przymierza, aby przez śmierć poniesioną dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszych przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jego uczniowie, gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę. I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem. Idźcie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim. I tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi. Nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im mówiąc, bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy i rzekł do nich, to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Po śpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Ostatni czwartek z radością obchodzono w Polsce uroczystymi procesjami we wszystkich niemal wsiach i miastach uroczystość Bożego Ciała. W Australii obchodzimy to święto właśnie dzisiaj, w niedzielę. Procesje eucharystyczne nie są tu znane, ale dla polskiej duszy zawsze było brak nam właśnie tej formy wyznania wiary. Dlatego budowaliśmy ten polski kościół i dlatego przy tym polskim sanktuarium maryjnym co roku stawiamy cztery ołtarze.
I od blisko 50 już lat wychodzimy w skromnej procesji, aby w tradycyjny sposób wyznać naszą głęboką wiarę w realną tajemnicę obecności Syna Bożego w znaku chleba. Przy czterech ołtarzach reprezentujących cztery części świata słuchamy co roku relacji czterech ewangelistów, aby sobie i światu przypomnieć, że Jezus Chrystus, obecny pod postacią chleba i wina, zechciał być naszym pokarmem na drodze do wieczności. Że w Jego przelanej krwi, w Jego śmierci jest nasze życie. Że karmią z Nim nasze dusze i nasze serca. Stajemy się prawdziwą Bożą rodziną. Msza Święta stanowi serce i centrum całego chrześcijaństwa. Tam, gdzie sprawuje się msza Święta, tam jest Chrystus, tam jest Jego Kościół. A gdzie nie ma mszy świętej, tam nie ma Kościoła. Eucharystia nie jest wymysłem ludzkim. Nikt z ludzi nie był w stanie wymyślić i ustanowić Eucharystię. Jest ona Bożym planem wobec całej ludzkości. Jest Bożym planem zbawienia. Pan Bóg przez wieki przygotowywał ludzkość na ten wielki, tajemniczy dar Jego zbawczej miłości i ocalenia człowieka od śmierci wiecznej. Zauważmy już na pierwszych kartach Biblii, w czasach Abrahama, a więc u początku wiary w jedynego prawdziwego Boga, pojawia się Melchizedek, tajemniczy król, zarazem kapłan, i składa Bogu ofiarę z chleba i wina. Jest to pierwsza, bardzo wyraźna zapowiedź Chrystusowej Eucharystii. A potem po wyjściu narodu wybranego z niewoli egipskiej podczas 40-letniej wędrówki po dzikiej, niebezpiecznej pustyni, gdy lud cierpiał doskwierający głód, otrzymał mannę, przedziwny pokarm, który był następną wyraźną zapowiedzią Komunii Świętej. Do tej właśnie manny nawiązywał potem Chrystus, gdy mówił do słuchających go tłumów po rozmnożeniu chleba, że da im inną mannę, inny pokarm. A będzie to Jego ciało, które będą spożywać, aby mieć życie wieczne. A Ewangelia pachnie chlebem. Jezus urodził się w Betlejem. Nazwa ta oznacza dom chleba. Przechodząc pośród łanów zbóż, porównuje ludzi do kłosów zboża, oczekujących Bożych żniwiarzy. Mówi o kruszynach chleba, o dostatku chleba w domu Ojca. Porównuje swoje królestwo do odzieży z ciastem na chleb, które gospodyni wkłada za kwas, aby odpowiednio wyrosło. Porównuje siebie do ziarna pszenicy, które, gdy obumrze, przyniesie nowe życie. To tylko niektóre z porównań i chrystusowych zapowiedzi przygotowujących ludzkość do tej tajemnicy Eucharystii. Najbardziej jednak znamienne było dwukrotne rozmnożenie chleba i nakarmienie paroma bochenkami całych tysięcy słuchaczy. Gdy zachwyceni tym cudem chcą go wołać królem, mówi im, że da ludziom swoje ciało na spożycie, a krew na napój. Zapowiada z mocą mszę świętą, Eucharystię. Jak czytamy w Ewangelii świętego Jana, słuchacze Chrystusowi nie chcieli przyjąć tej tajemniczej prawdy. Prawdy, że Jego ciało powieszone na krzyżu stanie się prawdziwym pokarmem dla ludzkich dusz. Nie potrafili Mu zaufać. Nie mogli, nie chcieli Mu uwierzyć. Odeszli zawiedzeni, mówiąc, twarda jest ta mowa. Nie chcemy jej słuchać. Odeszło wielu. Odchodzi dzisiaj od Niego wielu. A Chrystus niezmiennie przekonywał współczesnych Mu ludzi i próbuje przekonać dzisiaj każdego z nas, kto nie będzie spożywał mojego ciała, kto nie będzie pił mojej krwi, nie będzie miał życia w sobie. Msza Święta jest prawdziwym pokarmem ludzkich dusz. Eucharystia daje duchowe życie. Kto ją lekceważy, kto ją odrzuca, wskazuje się na duchową śmierć,
na niebezpieczeństwo rozminięcia się ze Zbawicielem. Przed swoją śmiercią, podczas ostatniej wieczerzy, po umyciu nóg apostołom, bierze chleb, owoc ziemi i ludzkiej pracy, łamie go, błogosławi i podaje, mówiąc: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało. Czyńcie to aż do skończenia świata. W ten sposób będę z wami. Pozostanę z wami żywy i prawdziwy aż do skończenia świata i nigdy was nie opuszczę. Będę ustawicznie karmił wasze dusze i ciała na drodze do nieba. Jeśli kto chce żyć wiecznie, jeśli chce prawdziwie mieć, należeć do mnie, trzeba wam spożywać moje ciało, pić moją krew, sprawując Eucharystię. Już 700 lat obchodzimy święto ciała i krwi Pańskiej. Już 700 lat wychodzimy na ulicę z Najświętszym Sakramentem, aby uświadomić sobie i całemu światu dar samego Boga. Jakie to dziwne, że sam Chrystus za pośrednictwem skromnych, pokornych zakonnic, a nie poprzez swych zastępców na ziemi, przygotowuje ludzkość na wydarzenia niezwykłej wagi, na straszliwe zawirowania w historii ludzkości i chce nas koniecznie przy sobie utrzymać. Tak było siostrą Faustyną i nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia, które ma przygotować ludzkość na coś, czego jeszcze nie znamy, chociaż już przygotowywało na II wojnę światową. Tak było siostrą Marią Małgorzatą Paray-le-Monial we Francji, której przekazał Pan Jezus prawdę o swojej wzgardzonej przez ludzi miłości, którą objawiał w swoim ludzkim, zranionym sercu. A było to tuż przed rewolucją francuską, która wymordowała miliony ludzi i otworzyła drogę następnym rewolucyjnym pożogom w Rosji, Hiszpanii, Meksyku, niosących na swych sztandarach zaciekłą walkę z Chrystusem i Jego wyznawcami, gardzącą Jego miłością. I tak też było 700 lat temu, gdy innej zakonnicy Pan Jezus powierzył prośbę, aby Jego Kościół specjalną, odrębną uroczystością zaczął czcić tajemnicę Jego realnej obecności w Najświętszym Sakramencie. Było to przed protestanckimi reformami w Europie, przed nowymi ruchami w Kościele, który wówczas potrzebował bardzo głębokiej naprawy i nawrócenia, ale nie odrzucenia mszy świętej. Protestanci jednak odrzucili prawdę o realnej obecności Chrystusa w Eucharystii i uznali ją tylko za pamiątkę. I tym się dzisiaj różnimy. Kościoły prawosławne, Kościół katolicki strzegą mszy świętej. Głoszą ciągle wiarę w realną obecność Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Chrześcijanie protestanccy czczą w Eucharystii jedynie pamiątkę. Eucharystia nie jest wymysłem ludzkim. Jest realną obecnością Jezusa Chrystusa w znaku chleba. To Jego, Syna Bożego, adorujemy w Najświętszym Sakramencie. To przed Nim klękamy w pokorze. To Jego samego spożywamy w Komunii Świętej. To On sam rękami kapłanów sprawuje mszę świętą i karmi nas sobą. Karmi nas swoim ciałem i krwią i swoim słowem. To On sam zapewnia nas, że jeśli Go będziemy spożywać, jeśli będziemy wraz z Nim sprawować mszę świętą, będziemy żyć wiecznie, nie umrzemy, gdy rozpadnie się nasze ciało. Nasze ludzkie życie w tym XXI wieku to droga przez straszliwą pustynię. Pustynię pełną jadowitych wężów i skorpionów, pełną zakłamania i złudnych obietnic, pełną wojen, nienawiści,
egoizmu, zdrad, zawiedzionych nadziei, budzącej obecnie strach pandemii, jaką przeżywamy, lękiem przed nadchodzącą śmiercią. Ulegamy złudzeniom, że pełne sklepy, że dostatnie życie, dach nad głową, praca, odpoczynek, dostatek chleba to jedyny cel ludzkiego życia i tajemnica ludzkiego szczęścia. Tymczasem okazuje się, że nie samym chlebem żyje człowiek, że nawet najwspanialsze osiągnięcia i największe bogactwa nie potrafią do końca zaspokoić i nasycić ludzkiego głodu. Bez Boga, bez Eucharystii idziemy donikąd. Jeśli chcemy żyć, trzeba nam zaufać Chrystusowi. Jeśli chcemy żyć, musimy uwierzyć, że On jest naszym duchowym pokarmem na drogach naszego życia i bez Niego, bez mszy świętej, bez Eucharystii zginiemy. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych. W imię jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Wezwani przez Zbawiciela do karmienia się Jego ciałem, przestawmy Mu teraz nasze pokorne prośby, zabierzmy Mu Jego miłości, nas samych, całą ludzkość i wszystkich nam bliskich. Módlmy się za Kościół Chrystusowy na całej ziemi, aby sprawując Eucharystię i przyjmując ciało Pańskie, nieustannie wzrastał w świętości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za szafarzy Eucharystii,
aby przeniknięci sprawowaną tajemnicą stawali się podobni do Chrystusa, którego ofiarę uobecniają. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Prośmy za dzieci przygotowujące się do przyjęcia pierwszej komunii świętej, aby dla Jezusa miały zawsze otwarte i czyste serca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ludzi skrzywdzonych, oszukanych, niesprawiedliwie osądzonych i szukających prawdy. Prośmy także za lekceważących przystępowanie do komunii świętej, aby odkryli Bożą miłość i zechcieli na nią odpowiedzieć. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. O wyzwolenie świata z pandemii, o wieczną radość dla wszystkich zmarłych, o wyzdrowienie dla zarażonych i umocnienie służby zdrowia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą ojczyznę, by doczekała się narodowego pojednania i stawała się matką dla wszystkich Polaków. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Obdarz, Panie, wieczną radością i pokojem naszych zmarłych, a wszystkich opłakujących ich odejście pociesz i miej w swej opiece. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, a także za nasze rodziny, przyjaciół i wszystkich nam bliskich. Prośmy za naszych chorych i samotnych. Niech nas przeniknie głęboka cześć do Bożego Syna ukrytego w sakramencie ołtarza. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie Jezu, chlebie żywy, Ty nam dałeś siebie na pokarm, abyśmy mieli życie wieczne. Daj nam ukochać Cię z całej duszy i być wiernymi Twoim przykazaniom, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoce ziemi i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia.
Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświat, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, owoc winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas napojem duchowym. Przyjmij nas, Panie, stojących przed Tobą w duchu pokory i z sercem skruszonym. Niech ta nasza ofiara tak się dzisiaj dokona przed Tobą, Panie Boże, aby się Tobie podobała. Módlcie się, aby tę naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, udziel swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju, które mistycznie wyrażają złożone dary przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca znosimy jego Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał w zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie, z radością wołając. Święty, święty, święty Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz swój lud, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Stanisławem, Wojciechem, Maksymilianem, świętą Faustyną, świętym Janem Pawłem II, świętym Andrzejem Bobolą, świętą Mary McKillop, wszystkimi naszymi patronami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Piotra, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. Miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednoć ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu
pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego ludu i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku. Pokój Pański zawsze będzie z wami. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego, przez swoją śmierć dałeś życie światu, wybaw nas przez to najświętsze ciało i krew Twoją od wszelkich nieprawości naszych i od wszelkiego zła. Spraw także, byśmy zachowywali Twoje przykazania i nie dozwól nam od Ciebie się odłączyć. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Dzisiaj w uroczystość Bożego Ciała, zgodnie z obowiązującymi nas restrykcjami, nie możemy realnie uczestniczyć we mszy świętej, nie możemy wyjść z tradycyjną procesją na zewnątrz Kościoła. Korzystamy więc z internetowego przekazu. Kościoły w Melbourne pozostaną zamknięte co najmniej jeszcze do najbliższego czwartku. Być może od piątku będziemy mogli przyjść do kościoła, ale zapewne, tak jak to jest dzisiaj obecnie poza Melbourne, w liczbie nieprzekraczającej 50 osób. Słuchajmy w tym tygodniu oficjalnych komunikatów wiktoriańskiego rządu. Jeśli obecne restrykcje zostaną złagodzone, zapraszamy w przyszłą niedzielę na mszę świętą w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon czterokrotnie, o godzinie 10, 12, 17 i 19. 10, 12, 17 i 19. Aby nie przekroczyć liczby 50 uczestniczących, prosimy rejestrować chęć przybycia na mszę świętą, telefonując do mnie. W piątek obchodzić będziemy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jeśli będziemy już mogli otworzyć kościoły, zapraszamy na nabożeństwo o godzinie 18.30 i mszę świętą o 19.00. Przypominamy o konieczności wcześniejszej rejestracji. W sobotę obchodzić będziemy uroczystość Niepokalanego Serca Matki Bożej. Jeśli to będzie możliwe, o godzinie 18.00 planujemy adorację Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo, a potem o 19.00 mszę świętą na tych samych zasadach. Kilka dni temu odszedł do wieczności wielce zasłużony członek Sodalicji Mariańskiej, członek Komitetu Kościelnego w Richmond, pan Władysław Wójcik, ojciec bardzo licznej rodziny. Jego pogrzeb odbędzie się we wtorek. Może w nim uczestniczyć jedynie 10 osób. O 9.30 w kościele świętego Ignacego w Richmond zostanie odprawiony najpierw różaniec, a o 10.00 pogrzebowa msza święta. Jego żonie Marysi, całej licznej rodzinie i wielu przyjaciołom składamy wyrazy współczucia. W pogrzebie świętej pamięci Władysława może będzie uczestniczyć poprzez internetowy przekaz. W ostatnich dniach zmarł także pan Stanisław Zygmunt Spokne. Jego pogrzeb odbędzie się w piątek. Pogrzebowa msza święta rozpocznie się u nas w Essendon o godzinie 10.30. Pani Janinie, żonie Stanisława oraz dzieciom, wnukom i całej rodzinie składamy wyrazy współczucia. Tak jutrzejsze zebranie Koła Przyjaciół Misji, jak i czwartkowe spotkanie Stowarzyszenia Faustinum nie mogą się odbyć. Intencje mszalne przyjęte na najbliższe dni zostaną odprawione w kaplicy domowej. Ponieważ nie możemy mieć dzisiaj tradycyjnej procesji do czterech ołtarzy, zechciejmy zakończyć tę naszą dzisiejszą mszę świętą adoracją Najświętszego Sakramentu i krótkim nabożeństwem. Uwielbiajmy wraz z całym Kościołem naszego Zbawiciela, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, obecnego pośród nas w znaku chleba, pieśnią, litanią i tradycyjnym hymnem Te Deum. Módlmy się. Panie Jezu, spraw, abyśmy w wieczności radowali się pełnym udziałem w życiu Bożym, który w doczesności zapowiada przyjmowanie najdroższego ciała i krwi Twojej. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieku. Thank you.
przytomnym. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Jezu w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i Człowiek obecny, Jezu żywy chlebie, który z nieba stąpił, Jezu utajony Boże i Zbawicielu, Jezu nieustająca ofiara nowego przymierza, Jezu ofiary czci i uwielbienia najgodniejszy, Jezu prawdziwa ofiara błagalna za żywych i zmarłych, Jezu niewinny Baranku Boże, Jezu chlebie anielski, Jezu pokarmie nasz najcenniejszy, Jezu przymierze miłości i pokoju, Jezu źródło łask wszelkich, Jezu pociecho zasmuconych, Jezu ucieczko grzesznych, Jezu wspomożycielu słabych i obarczonych, Jezu lekarzu chorych, Jezu pokarmie w godzinę śmierci, Jezu szczęśliwości wybranych, Jezu zadatku chwalebnego zmartwychwstania, bądź nam miłościw, bądź nam miłościw. Od niegodnego pożywania ciała i krwi Twojej, od wszelkiej pożądliwości ciała, od pożądliwości oczu, od wszelkiej pychy, od wszelkich niebezpieczeń i grzechu, od wszelkiej lekkomyślności umysłu, od wszelkiej oziębłości ku bliźnim, od grzechu każdego, od śmierci wiecznej, przez najświętsze wcielenie Twoje, przez gorzką mękę i śmierć Twoją, przez nieskończoną miłość, którąś nam okazał, przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu, przez swoją najgłębszą pokorę, jaką poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazałeś, przez pięć ran Twojego Najświętszego Ciała, której za nas sobie zadać pozwolił, przez najdroższą krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić raczył. My grzeszni Ciebie prosimy, abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku Twemu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymać i pomnażać raczył. Ciebie prosimy, abyś nas w łasce swojej zachować i umacniać raczył. Ciebie prosimy, abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył. Ciebie prosimy, abyś serce nasze łaską swoją oczyścić i poświęcić raczył. Ciebie prosimy, abyś nas przez tę tajemnicę miłości z sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył. Ciebie prosimy, aby święte pragnienie czystego pożywania Ciebie w Komunii Świętej w nas wzbudzić raczył. Ciebie prosimy, abyś nas w godzinę śmierci tym pokarmem niebieskim zasilić i wzmocnić raczył. Ciebie prosimy, abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył. Ciebie prosimy, Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia. Ciebie prosimy, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Ciebie, Boga, wysławiamy, Tobie, Panu, wierzymy.
wieczna chwała. Ciebie, Ojca niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała. Tobie wszyscy aniołowie, Tobie moce i niebiosy, cheruby, serafinowie, szną mnie czystej pieśni głosy. Święty, święty nad świętymi, Słowo wiekuiste, z Duchem śmiech świat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste. Tyś Rodzica, Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem. Przyobrówszy się w człowieka, nie zgardziłeś Panny łonem. Tyś pokruszył śmierci wrota, stał jej oścień męki dobie i rajskiego kraj żywota. Otworzyłeś wiernym sobie, po prawicy siedzisz Boga, ale Ojca, Syn jedyny. Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdzie sądzić ludzkie czyny. Prosim słudzy łaskę godni, wspomóż obmyj grzech, co prawi. Gdyś odkupił nas od zbrodni, drogiej swojej krwi strugami, ze świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam zdroje. Zbaw, o Panie, lud sierocy, błogosław dziedzictwo swoje. Rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie bramy. W dzień każdy władco świata imię Twoje wysławiamy. Obieg wieku nie ustanie, jest co sławi Twoje czyny. O dniu onym racz nas, Panie, od wszelakiej uszczec winy. Jasno i
Błogosław, Panie, nam, naszym bliskim, naszym rodzinom, naszej wspólnocie, naszym chorym, umierającym, całemu światu.